Ale ja wiesz co, jestem zaskoczony, że ta Husqvarna cały czas ideolka działa, nie? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Nic się nie dzieje. A Kajo, ile ci spalił? Jest dobre 2 km. Wiem o to godzinę. No trochę spaliłeś tylko paliwo. Po zbiornika. 7 litrów tu mieści się. No to 3,5 litra przez 3 godziny jeżdżenia. Mogę ja powiedzieć, ile mój spalił? No dwie. Bo miał 8,9 Kuba miał, nie? Tak, 8,9. No, co, Huska nie pali nic? Jak nie pali? Kuba to zawsze te skórki banana wsadzi do baku, nie? I Husqvarna na wszystko działa, nie? Na wszystkim pojedzie. Na wszystkim pojedzie. No, bo to stara technologia, nie? No, skórki do teli. Do baku, nie? To skręcam. Beta, zobacz, też mało spaliła. Zobacz. Beta malutko. Prawie nic. No jak ja więcej stałem. No właśnie. No. Ale to nic. Na poligonie w tym, w Elblągu to pojeżdżę. To spalę cały bak. A tu takie brudne? No dobrze, no to wycierasz butem. A no tak. Dobrą pozycję masz, bo po prostu w tym miejscu ścierasz. Bestie. O, to jeszcze Tomek. Tomek, pochwal się, jak umiesz odpalać. O, umie? No to odpal. Teraz już się nauczyłem. Ja też. Teraz już się. Jak ja się nauczyłem mojego Triala odpalać. To? Procedura odpalania. Jak jeździłeś, to musi być brudna. Odstała. A ja wtedy za długo go trzymałem na saniu i dlatego gaz, nie? No. I później nie chciał odpalić. Im zimniej, tym dłużej stanie, nie? A jak ciepło, no to tylko przy rozruchu, nie? Ciekawe, czy Husqvarna odpali za pierwszy. No to próbuj dalej. Test motocykli robimy. Po enduro. Kuba, procedura odpalania. Był zalewany, to może nie odpalić. Nóżki trochę się oberwały. Co się oberwało? A mój?
wystrzeli. A ty? Zabawa manetkami, mówię wam. Nie ma to jak... A kurde mi tu padło. Faj! Ej, majster! Dobra, konie! Majster, szef! Dobra, kończymy! Dobra! Kończymy! Dobra! Nara! Dobra, bo ty gorących się nie myje. No nie, muszą poczekać teraz. No to akurat dusza umyje. Kurde. Dobra, Kuba, już nie odpalaj. Mój się tak nie nagrzał, bo to... Nagrzał. Nagrzał, Kuba. Gaźnik masz nagrzany. No. Trzeba będzie poczekać chwilę. Takie głupawki nas czasem biorą, ale to chyba każdego, nie? Black ekipa, Black Opso. Black ekipa, Black Opso. Mój ogon jest najlepszy. Twój ogon? Normalnie... No rewela jest, no. Jakbyśmy kaczkę spotkali. Tak. Głowę drobić i nogi. Tak, to jest tak prawda. Jak nie? Ale nie tak jak Kuby. To mój tak nie robi. Zobacz mój ogon. Ja mam stelaż i wzmocnienie, widzisz? A to niedobrze, widzisz, bo to jest pod tablicę rejestracyjną i to wszystko, nie? A przy szale i wiesz, przy backflipie, jak spadnie na to, to ci wyrywa wszystko razem z airboxem. Niedobrze. Najlepszy jest Kuby. Najlepszy jest Kuby, no. Kaczor! O, widzicie, bo wasze to są krosówki, a moja jest endurówka, no. Taka różnica. Hilson! Chuska, jak tam Kuba? No dobrze, ogon kaczora. Po 3 miesiącach jazdy? Jakich 3? 2. 2 miesiące. Sierpień, wrzesień, no tak, sierpień, wrzesień. Październik jest, trzeci no, miesiąc to, no, 2,5 miesiąca. I co, jak? Oceniasz? No oceniam dobrze. Zakup? Tak. Działo się coś przez ten czas? No czy coś się psuło? Nie. A ty nie. Ja mi się wydaje, że chyba dziura w zbiorniku jest. Ciągle paliwa brakuje. No właśnie, a ty... No właśnie. Może gdzieś tam dziurka jest? Dziurę ma. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.